Sytuacja jest dobra, ale nie beznadziejna. Jak Państwo widzicie, nie do kamery mówię, tylko na Skype'ie to nagrywamy, bo z jednej strony no, ostrożności nigdy nie za wiele, jak to pisze poeta, na tym świecie pełnym złości nigdy nie dość jest przezorności, to raz, a po drugie no, niezbyt dobrze się czuję, więc to jest drugi powód dodatkowy, żeby tutaj używać elektronicznych środków, tak zresztą jak doradza rząd. Proszę Państwa, epidemia się rozwija, nie powiem, że pomyślnie, bo to tam być może, że niektórzy wiążą z nią jakąś, z jej rozwojem jakieś nadzieje, o czym, do czego wrócimy w późniejszej, w dalszej części, ale epidemia już tak na tyle się rozwija, że wyodrębniły się dwie szkoły, dwie strategie. Jedna strategia polega na tym, żeby bronić się przed epidemią do upadłego. No i tutaj rząd w Polsce taką strategię obrał. Tymczasem w Wielkiej Brytanii rząd obrał inną strategię, żeby się specjalnie do upadłego nie bronić, że kto ma umrzeć, to umrze, a reszta się uodporni. Zgodnie z zasadą, która tam była bardzo popularna w swoim czasie w Hitlerjugend, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. No, myślę, że jedna i druga strategia będzie miała skutki podobne, to znaczy rzeczywiście co ma być, to będzie. Natomiast ta brytyjska strategia wydaje się tańsza, bo nie rząd tamtejszy nie przedsiębierze tylu przedsięwzięć, których każde kosztuje. No i nie wiadomo, jak budżet naszego nieszczęśliwego kraju to wszystko wytrzyma, dlatego że rząd właśnie ogłosił taką tarczę antykryzysową. 220 miliardów złotych ma ta tarcza antykryzysowa kosztować. No, szczegóły to pewnie poznamy w najbliższych dniach, dlatego że rzeczywiście niektóre branże gospodarcze, nie tylko takie jak turystyka czy gastronomia, ale również transport, a także przedsiębiorstwa produkcyjne, które zostały pozbawione na skutek blokady granic i tak dalej, no i koronawirusa w Chinach, zostały pozbawione wielu komponentów. Dotychczas Unia Europejska tu zachowała się podobnie jak podczas apogeum kryzysu migracyjnego, kiedy właściwie każde państwo członkowskie musiało radzić sobie na własną rękę i jak sobie radziło w taki sposób, który się tamtejszym biurokratom nie podobał, to biurokraci te państwa sztorcowali. No pamiętamy tutaj Polskę, Węgry sztorcowali na potęgę. Podobnie, a pani Frederica Mogherini, włoska komunistka, która była wtedy, pełniła obowiązki ministra spraw zagranicznych całej Unii Europejskiej. Jej urząd nazywa się trochę inaczej, ale mniejsza o to, bo to taka funkcja. No to rozbeczała się i do dzisiaj nie wiadomo, czy ze współczucia, czy z bezradności. Podobnie i teraz. Unia Europejska bardzo tutaj zniknęła właściwie, tak jak premier Morawiecki w tym swoim wystąpieniu powiedział, że każde państwo musi sobie radzić na własną rękę i to widać. Dopiero wczoraj pani Ursula von der Leyen zaapelowała do państw członkowskich, żeby nie zamykały granic przed przewozem towarów. No to nikt tego nie robił, bo przewóz towarów się odbywa. Tyle tylko, że no, towarzyszą temu zaostrzone kontrole, w związku z tym korki są na granicach. No, widać wyraźnie, że tutaj Unia Europejska, biurokracja unijna, no to tam jest sprawna w sztorcowaniu takich bantustanów tam z powodu praworządności, czy z powodu sodomitów i gomorytów, ale jak przychodzi co do czego, to dudy w miech, no i każdy państwo musi sobie radzić na własną rękę. Innego zdania jest książę Małżonek. Książę Małżonek uważa, że
Unia świetnie pracuje, no to niech tam tak uważa, bo książę małżonek nie za darmo się tak bawi, bo jako wielce czcigodny europoseł tam ma trochę z tego, także niech mu będzie na zdrowie, ja mu tam nie zazdroszczę. Proszę Państwa, no epidemia się dopiero rozwija, tutaj katastroficzne niektóre są zapowiedzi, że tam 10 do 20% ludzi zostanie nią objętych. No a i w związku z tym nie tylko medyczne następstwa wywoła, no bo to tam komu co pisane, no to tak będzie. Natomiast wywoła następstwa ekonomiczne następstwa w postaci kryzysu. Ten kryzys może i tak by tam się wystąpił, ale teraz wystąpi w znacznie ostrzejszej postaci. No i rządy, które tak to by tam walczyły z tym kryzysem, jakby potrafiły, teraz będą miały znakomitą wymówkę w postaci epidemii i kryzysu. Jak z tego Europa wyjdzie, no bo inne części świata to już tam też będą miały problemy, paroksyzmy, ale jak Europa z tego wyjdzie, no to bliższa koszula ciału, więc my o Europie mówimy, tego oczywiście nie wiemy, natomiast na pewno będą ciężkie rany gospodarce europejskiej i gospodarce światowej zadane. I obawiam się, że będziemy się długo z tego podnosili. Ale oprócz następstw ekonomicznych jeszcze są następstwa polityczne. Na pewno się pojawią następstwa polityczne. Pan doktor Targalski, z którym na ogół się nie zgadzam, który w ogóle tam uważa mnie za ruskiego agenta, to nie mam pretensji, bo no coś trzeba mówić, to twierdzi, że Unia Europejska może nie przetrzymać tego eksperymentu. Tutaj się z nim akurat zgadzam. Rzeczywiście, jeśli nadal tak będzie, że państwa członkowskie będą musiały radzić sobie i z kryzysem gospodarczym, i z epidemią, i z jego następstwami różnymi, no to rzeczywiście zostanie obnażona taka przykra prawda, że Unia Europejska tak naprawdę państwom członkowskim specjalnie potrzebna nie jest, a jeżeli komuś jest potrzebna, to przede wszystkim sowicie opłacanym z pieniędzy publicznych unijnym biurokratom. No ale widzimy, że pożytek z biurokracji jest taki jak zawsze, to znaczy niewielki. No i w związku z tym takie globalne następstwa, bo epidemia ma zasięg globalny, w związku z tym globalne następstwa polityczne mogą się też pojawić w postaci stopniowego odchodzenia od demokracji politycznej ku jakimś tam formom autorytarnym. No i być może nawet pojawi się pokusa powołania, jeśli nie jednego rządu światowego, no to co najmniej 5 rządów światowych, a w każdym razie jeśli nie światowych, no to takich regionalnych. No i zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Widać wyraźnie, że tutaj walka ideologiczna na froncie ideologicznym nie ustała, bo epidemia epidemią, ale Gazeta Wyborcza i tu Postępactwo musi tutaj w awangardzie postępu występować, w awangardzie rewolucji komunistycznej, no i musi w związku z tym nieubłaganym palcem wskazać wroga. No i najgorszym wrogiem okazał się jego ekscelencja arcybiskup Andrzej Dzięga, ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej, który zaapelował do katolików wierzących, żeby tak więcej zaufania pokładali w Bogu, za co go szalenie skrytykował Tygodnik Powszechny i pan Szymon Hołownia, że to jest herezja. No, że arcybiskup dopuścił się herezji. No, wiadomo, że herezji to nikt nie zi, natomiast ze schlebiania tam rozmaitym postępakom, sodomitom, gomorytom i tak dalej, to można nieźle wypić i zakąsić. To jest ciekawa rzecz, skoro już jesteśmy przy takich eschatologicznych aspektach epidemii. Mamy sytuację,
którą opisana została w dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Otóż święta siostra Faustyna Kowalska tam notuje, jak to pewnego razu Pan Jezus jej opowiadał, jak postępuje z zatwardziałymi grzesznikami. Otóż powiada, upominam ich głosem sumienia, upominam ich głosem Kościoła, zsyłam na nich takie przygody, które człowieka mogą doprowadzić do opamiętania, a jeżeli nic nie pomaga, to spełniam wszystkie ich pragnienia. Proszę Państwa, wypada w tym miejscu przypomnieć, że spora część opinii światowej, zwłaszcza ta najbardziej postępowa, reprezentująca najgłębszą ekologię, już dawno postulowała ograniczenie liczebności gatunku ludzkiego, żeby zrobić Lebensraum dla innych istot czujących. No i właśnie jak tak nam na tym zależało, to znaczy nam jak nam, ale im jak na tym zależało, to zatwardziali grzesznicy, no to teraz mamy epidemię, w wyniku której być może, że ludzkość, szeregi ludzkości zostaną przetrzebione. Mam nadzieję, to znaczy nie tylko ja, bo to ja tu się nie liczę, mój głos się nie liczy, ale myślę, że pan profesor Ehrlich z Pensylwanii, który uważa, że liczba gatunku ludzkiego, liczebność gatunku ludzkiego powinna być zredukowana najwyżej do miliarda, no to ktoś ci ducha zaciera ręce i wypada nam tylko wyjaśnić, dlaczego ten miliard, skąd ten miliard, no nie może cała ludzkość wyginąć, bo przecież komu by wtedy się pożyczało pieniądze na wysoki procent. Miliard to już jest coś i to wystarczy, żeby wszyscy żyli długo i szczęśliwie, zwłaszcza ci, którzy pożyczają te pieniądze na procent. Proszę Państwa, widzimy, że rozliczne następstwa będzie miała epidemia zbrodniczego koronawirusa nie tylko dla świata, no bo dla świata to już tutaj szkicowo te następstwa nakreśliłem, nie tylko dla gospodarki światowej, nie tylko dla polityki światowej, ale również dla polityki wewnętrznej naszego Banku Stanu. Tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że o ile głównym takim tu na celowniku znalazł się Kościół katolicki i nabożeństwa jako rozsadnik zarazy, to nikt nie protestował, kiedy odbywały się obrządki demokratyczne. Na przykład we Francji, która już była ogarnięta epidemią, jak gdyby nigdy nic, odbyły się wybory samorządowe i dopiero po tych wyborach prezydent Macron energicznie zamknął Francję, a przedtem gdzież by śmiał zamykać Francję, jeżeli tutaj muszą się odprawować obrzędy demokratyczne. Widzimy wyraźnie, które obrzędy są ważniejsze od innych, no ale jak zacznie się odejście od demokracji ku autorytaryzmowi, no to i tu ta religia demokratyczna, czy quasi religia demokratyczna też może stracić wielu zwolenników. Proszę Państwa, i jeszcze, kiedy już jesteśmy na naszym tutaj krajowym podwórku, no to wypada ocenić, bo to tak, cóż nam zostało, musimy ufać, ale komu ufać? No tu Panu Bogu to nie można, bo to się narażamy Gazecie Wyborczej, Tygodnikowi Powszechnemu, Panu Hołowni, no nie wiem, no z kolei rządowi, no też nie można ufać, bo rząd właśnie jest pryncypialnie krytykowany przez te same środowiska za to, że tam różne rzeczy robi. Pan profesor Hartmann, który tam biega za filozofa, niedawno wystąpił z rewelacją, że przestrzegł rząd przed nadgorliwością, która, jak powiedział, jest gorsza od faszyzmu. No, dotychczas to od faszyzmu nic nie było gorsze, faszyzm był najgorszy, a tu się okazuje, że nadgorliwość jest jeszcze gorsza. No, widzimy, że filozofia się rozwija, zarówno ta filozofia
chłopska, jak i uniwersytecka, do czego jeszcze filozofowie dojdą, no bo jak epidemia się rozwija, to wreszcie musiało dojść do tego, że filozofowie zabrali głos, no i zabrali. Ale nie bardzo wiemy, komu mamy ufać i tu filozofowie specjalnie nas nie oświecają. Opozycji też nie bardzo możemy ufać, bo no, kto by zaufał posłowi Pupce czy posągowej pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Proszę Państwa, tymczasem pojawiają się głosy, że trzeba będzie przełożyć wybory prezydenckie. Pan profesor Chmaj powiedział, że jest niepodobieństwem, żeby te wybory mogły się odbyć w tej okolicznościach w przewidzianym terminie. No i tutaj widać, że instynkt samozachowawczy może przeważyć nad miłością do procedur demokratycznych. Myślę, że pan prezydent Duda nie miałby nic przeciwko temu, żeby przedłużyć sobie kadencję prezydencką. Tym bardziej, że jeśli epidemia koronawirusa będzie dalej się rozwijała, to nie jest wykluczone, że szeregi konkurentów też mogą zostać przerzedzone. No ale nie przesądzając sprawy, warto zwrócić uwagę jeszcze i na to, że epidemia koronawirusa usunęła w cień inne rzeczy, które do niedawna wydawały się najważniejsze. No, najważniejsza wydawała się walka o praworządność w naszym Bantustanie. Nawet pan męczeństwo pana sędziego niezawisłego Igora Tulei i pana sędziego niezawisłego Juszczyszyna, który tam pojechał do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żeby się wypłakać, kto by ma skarżyć tam na to, zyskać męczeńską palmę, nagle się okazało, że w ogóle nikogo to nie obchodzi tak naprawdę, ba, nawet niezawisłe sądy podobno zawiesiły na cały miesiąc rozprawy, no co to będzie, co to będzie. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że te wszystkie rozmaite mity i ta hierarchia spraw ważnych i nieważnych przy okazji epidemii koronawirusa zbrodniczego może zostać zweryfikowana i to jest niewątpliwie plus dodatni tej katastrofy epidemicznej, bo tak inne te aspekty, no to są same plusy ujemne, jakby powiedział Kukuniek.